Witajcie chłopy, witamy na Śląsku. Nie wiem czemu tak mówię, z tej strony Mr. Zubi. Tak, jesteśmy na Śląsku, zaczynamy dzisiejszy odcinek. A to jest Workers and Resources Soviet Republic, tak? Dla przypomnienia, jakby ktoś nie wiedział i nie przeczytał tytułu odcinka. Więc teraz tak, dlaczego to jesteśmy? Ponieważ dokończa się tutaj budowa drogi w tym miejscu, ten łuczek do naszego silosu. Jeżdżą już w tym momencie te samochodziki i można się produkować beton. Dlatego zaznaczymy sobie nasze biuro budowy i beton przypiszemy, że już mogą sobie stąd pobierać. I to z Warszawy biuro budowy też tutaj zaraz przypiszemy. Tylko w ogóle jakieś betoniarki trzeba będzie kupić. No dobra, ale to jeszcze za chwilę. No a co to się wydarzyło jeszcze oprócz tego, poza odcinkiem? Miałem problem z kamieniami, tak tam zauważyliście. Koparki, które były tam na szczycie góry, zużywały paliwo. Tego paliwa nie było jakim dostarczyć, trzeba było sprzedać te koparki, kupić nowe, które znowu były na rezerwie, trochę pokopały, przystawały. Dlatego zdecydowałem się zbudować tutaj stację kolejki pasażerskiej. I jest poprowadzona druga linia, tym razem już na wyższych słupach, tak jak mi powiedzieliście, że można je podnosić. No to tak, trochę teraz to lepiej chyba wygląda. Łatwiej się to budowało. No i teraz takie dwie linie sobie tutaj chodzą. Jedna z tymi kamieniami tak jak była, a druga zawozi pasażerów na górę. Tu sobie takie ścieżki porobione, żeby mogły sobie tutaj te ludki dochodzić. No i w tym momencie mamy liczbę pracowników. Oni tam się trochę to zapycha, więc oni tam tymi błędami wywalają, wyrzucają, ale generalnie to działa i ten kamień się sypie. Także teraz te koparki już nam są niepotrzebne, one sobie stoją bez paliwa, chociaż i tak animacja poruszania się jest, mimo że nie mają, o, pusty bak. No ale jakoś tam te ludziksy nimi tam to ogarniają. Także tak tutaj wygląda w tym miejscu. I możemy teraz wrócić z powrotem tutaj w nasze rejony mazurskie. Znaczy mazurskie, wrócić. No tak, tutaj mamy Płock, mamy naszą petrochemię płocką i musimy teraz tutaj zacząć dostarczać ropę. A ropa jest tutaj na naszej mapie. Trochę ją powiększymy, zaznaczymy. Tutaj na tych jeziorach. Konkretnie to gdzieś tutaj, tak? No chowaj się, mapo. Coś zaczęło jakoś dziwnie przecinać na tej mapie. Nie wiem, czy to kwestia oddalonego widoku, czy... Nie wiem czy mam w tym miejscu teraz 5 FPS-ów, 6 w porywach. Czemu tak się dzieje? I jak do tego doszło? Nie wiem. A jak wrócimy na tereny nam znane? Okej, okay, w Warszawie odzyskałem FPS-y. Mimo, że tutaj się więcej dzieje, chodzą jakieś ludziksy, jeżdżą samochody i pociągi, to tutaj już FPS-y wróciły do normy tak, jak powinny być. Chodźmy tutaj z powrotem nad jeziorka. No dobra, jest dobrze. Nie wiem czemu. Dobra. Wróćmy teraz tak, tutaj. Będziemy musieli jakieś kiwony poustawiać i... No najbardziej zielone jest na wodzie, ale nie będziemy jeziora zasypywać, więc pewnie jakoś to tak po prostu to zbudujemy wokół sobie. Nad wodą. I tak, ja to z pełną świadomością i ryzykiem postawię w tym momencie bez żadnego połączenia. Jak zbuduję jakieś miasto gdzieś w pobliżu, to zrobimy połączenie, jakoś straż i tak dalej. Na razie to buduję tak po prostu w polu,
z pełną świadomością, że po prostu jak mi się spali, to będę musiał tego pilnować, żeby to odbudować. Ale nie chcę teraz gdzieś tutaj szukać jakiegoś miasta, zakładać specjalnie na już. I zbudujemy sobie automatycznie to za ruble chyba. Nie będę się w planowaniu, tutaj będzie nas czekało jakieś równanie terenu, więc tak. Dobra, tutaj postawimy pierwszy dzwonik. Tutaj postawimy drugi, jest ładnie zielono. Tutaj możemy też, myślę, zmieścić. Czemu nie możemy? Myślę, że możemy. Okej, to mamy tutaj trzy. To będą do pierwszej pompy jakby one połączone. To teraz jakąś kolejną parkę. No nie parkę, w sumie trójkę, tak. No to tutaj mamy ładnie zielono. Tutaj mamy ładnie zielono. I tutaj mamy też ładnie zielono. Druga trójka. No i trzecią trójkę damy tutaj może z tyłu właśnie. Raz. Dwa. I trzy. Dobrze. Teraz wyłączymy sobie już budowę automatyczną. Tylko będziemy sobie to planować. Okej. Jak to z tymi pompami jest? Niestety nie ma za bardzo zasięgu. W sumie to nie. Dobra, nie ma co to jakoś kombinować, bo to w sumie i tak pompy... One wszystkie są takie potrójne. A ta odległość, powiedzmy, jakoś tak to zrobimy. Tutaj będzie wpięta następna. Okej, tutaj jakoś w tym miejscu myślę, że to połączymy te trzy. No i tak, potrzebuję to jednak z automatu, żeby równać. W ten sposób. No i dla tych jakoś to zrobimy tak. 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 Może tak jednak. No i to pewnie się nie obejdzie bez jakiegoś wsparcia pompowego po drodze. Tak. I tutaj też będzie musiało być jakieś wsparcie po drodze pompy. Dobra, i sprawdźmy, czy to nam się teraz ładnie starczy podłączyć. Jakoś tak. Strasznie wysokie te rury mogą być. Aż chyba trochę przegięcie. No dobra, jakoś tak. Tak. I tak. Ja to specjalnie buduję, no serio? Specjalnie buduję to tak wysoko, żeby tutaj móc zmieścić drogi pod spodem. Jakbym chciał tutaj podłączyć wszystkie te kiwony, żeby to się nie spaliło. Tutaj tak, tutaj tak. No ja tu już w ogóle buduję automatem, tak? Znowu. To może ja to po prostu popodłączam, podepnę się do rafinerii i się widzimy z powrotem. I witam ponownie. Tak, jedziemy teraz ze stalą, ponieważ tutaj zobaczcie, to będzie 350 tysięcy rubli za ten ładunek stali, a ja potrzebuję teraz bardzo mocno pieniędzy, ponieważ nasiedziałem się na trybie turbo. Chciałem zbudować ten rurociąg, ale myślałem, że tak naprawdę ten Płock jest trochę bliżej, a się okazało, że jest dużo dalej i ciągnięcie przez pół kraju
rurociągu z ropą nie jest najlepszym pomysłem, wbrew pozorom, i że dużo bardziej normalną opcją jest po prostu przewóz pociągiem. Dlatego przenosimy się szybko na mapie, tam się pociąg sprzedaje bardzo ładnie. I mnie nie przeniosło. Co jest? Tu chcę być. Dobrze. Dlatego tak, uruchomiłem już te wszystkie te kiwony, podłączyłem prąd. No i zamiast ciągnąć rurociąg, to zrobiłem tutaj stację załadunkową. Tuż tej ropy nad się, o, prawie cały, zaraz będzie pełny skład. No i mamy taką linię ładną, poprowadzoną sobie, o tutaj, tędy do petrochemii, tu się będzie rozładowywać, tutaj w ten zbiornik. I powinno być fajnie. Tutaj mamy skrzyżowanie takie i mamy takie jednotorowe połączenie z tą linią, żeby było pierwsze zasilanie, po drugie, że jak kupimy pociąg, żeby mógł sobie tam pojechać. Okej. Okay. Tylko teraz tak. Semafory musimy ustawić. To zrobię na wizji, bo to jest odwieczny zawsze kłopot. Robiłem na ten temat poradnik, ale to semaforów w tej grze nigdy za wiele. Dlatego tutaj przerabiamy to w ten sposób teraz. Tutaj ten semafor może zostać jakby w tym miejscu, ale przerobimy go sobie na chain. Tutaj musimy dodać chain taki. Tak, tak będzie dobrze chyba. No i wyjazdowe zostaje. Tutaj na tej krzyżówce no musimy zrobić taki w tą stronę, taki w tą stronę, żeby nam żaden pociąg nie wyjechał na tą trasę. No i tutaj przy wyjeździe w ten sposób, tutaj w ten sposób. No i ta krzyżówka. Boję się, że tutaj na tych odcinkach się pociąg nie zmieści w całości, dlatego bym to potraktował jako jedno skrzyżowanie, a nie takie małe, drobne. Czyli tak naprawdę w tym momencie byśmy musieli zrobić tak. Tego bym tu nie robił, bo to jest za krótki odcinek, bo ten dwutor bardziej pociągnąć. Ale to będzie w ten sposób. Tutaj będzie chain wjazdowy, tutaj będzie chain wjazdowy i tak samo tutaj będzie chain wjazdowy. I tu wylot. Wylot, a tu jest wylot tu. Ok, i teraz tak, tutaj semaforów nie robiłem, ponieważ nie robimy z tego trzech małych skrzyżowań, tylko robimy z tego jedno wielkie skrzyżowanie. Jeżeli tutaj gdziekolwiek pociąg będzie się znajdował, to żaden inny nie wjedzie. To nie będzie ruchliwe skrzyżowanie, czy rozjazd, jak to profesjonalnie nazwać, bo to jest tylko linia taka teraz dojazdowa. Jakbyśmy tutaj jakieś coś mieli w planach robić więcej, To będzie do przebudowania, tak żeby te odcinki były dłuższe, pociągi mogły się lepiej mieścić i wtedy to bardziej skomplikujemy, tak żeby chodziło płynniej. Na razie to w zupełności wystarczy. Tutaj dorobimy sobie jakieś tylko takie po drodze te nasze semaforki. I tutaj tak, wyjazdowy, chain wjazdowy, no i tuż przed stacją, to wiadomo, tak. To lecimy teraz w drugą stronę. Tutaj raczej będzie jeździł jeden pociąg, więc w sumie też trochę tak chyba na wyrost zaszalałem z tą trasą. Ale tam niedaleko już jest granica, więc po prostu będziemy mogli z tej linii wykorzystać, żeby na przykład coś eksportować. Może paliwo, może masę bitumiczną. Zobaczymy. Okay, tu. Tu. Tak. W sumie będziemy musieli wozić gdzieś masę bitumiczną, żeby robić asfalt, lub wozić żwir, żeby robić asfalt. Cokolwiek z nich będziemy musieli gdzieś tam wozić. Więc w sumie te linie kolejowe na pewno nam się przydadzą. Tak, tak. I tutaj tak.
Dobra, semafory są zrobione, więc możemy lecieć do lokomotywowni i zakupić pociąg. Tu jest. Więc tak, kupimy elektrowóz. Co my tutaj mamy fajnego i na co nas by było stać? ...160 na godzinę jest dosyć tani. U nas teraz jeżdżą chyba te VL23. 80... O, różnica jest prędkości i to niezła. Też by się przydało w sumie może wymienić, że ten węgiel szybciej jeździ na przykład. 160, a te 80, no to jest różnica konkretna, a nie jest dużo droższy. No dobra, przekonali mnie. Zakupimy taki ciapąg. I wagon towarowy, cysterna. Kupujemy do oporu. O, to za dużo było, więc jeden usuwamy. No i dobrze. I wytyczamy ci trasę, żebyś pojechał na ściepągu. Tutaj się załadował. I żebyś tu się rozładował. Start. No i dobra, czy ty faktycznie będziesz takie prędkości osiągał? Ty nam powiedz. Takie ładne czerwieniutki z piękną gwiazdą na przodzie, super. Piękna nowa lokomotywa. Dobra, ile jedzie? 150. Mniej niż deklarowane 160, ale no to jest dużo szybciej niż te pozostałe pociągi tutaj, które jeżdżą. No także z tej serii trzeba by było coś pomyśleć nad jakimiś zmianami. To by nam usprawniło trochę produkcję stali. No i dobra, to chyba nie będziemy cię obserwować. Sobie pojedziesz i zastankujesz. Jak my stoimy z czasem? Jeszcze chwilę mamy. Okej, w międzyczasie jak tam to wszystko budowałem, to tutaj zobaczcie, mamy już też skończoną drogę. Tutaj. I mamy chyba skończoną drogę. Mamy? Oho! Mamy problemy z prądem. Mamy skończoną drogę tutaj. Tak, mamy skończoną. Czyli musimy coś zacząć myśleć to już o tej naszej globalizacji i połączeniach. Tylko szybko, co z tym prądem się dzieje? Czy to elektrownia nie wyrabia? Moc. Chyba tak. Dobra, czy mi by się udało tutaj zrobić taką szybką podmiankę tej elektrowni i czy to w ogóle się zmieści, czy to ma sens? Bo gdzieś tutaj w modach powinienem mieć... Podstacja... Oczywiście jak trzeba, to nie widzę. Elektrownia na samej górze, oczywiście. Nie bitum. O, duża kopalnia. Duża elektrownia, o matko. Naprawdę duża. O, ale ja bym chciał tutaj takie coś postawić. Tylko, że to mi się nie zmieści. To ma tutaj wejście na taśmę. Ale wejście dla ludzi ma zupełnie z drugiej strony, z której mi nie pasuje. Ha. Szkoda, że od razu o niej nie pomyślałem, tutaj, żeby taką większą postawić. Bo zobaczcie, tutaj ta moc wyjściowa już jest po prostu full. Ha. Ewentualnie jest jeszcze opcja taka, żebyśmy gdzieś tutaj uruchomili jeszcze jeden pociąg i osobny skład węgla, niepowiązany jakby z hutą.
No i tutaj na warszawskim Żeraniu moglibyśmy zbudować elektrociepłownię też. I tu też się wpiąć po prostu do instalacji stąd. No i plus jakiś przystanek, który by trzeba było zrobić autobusowy. No tak. No tak. Dobra. To zobaczmy ile. Tylko to by była taka też jak tamta zwykła. To by było coś takiego. W tym miejscu mogłoby stać. Ja to zbudowałem za co? Za dolary. Dobra. Tutaj ta droga by sobie w ten sposób szła dalej. Tu by była tak podpięta druga. No i się skończyły dolary. Skończ mi to za ruble. Mam nadzieję, że wystarczy. Drogę też za ruble. Okej. Jakby to teraz tutaj rozwiązać to... No jeszcze przystanek autobusowy gdzieś to muszę upchnąć. No to się powinno zbudować. Dobra, to zburzymy. Damy przystanek. Tutaj, jako że to i było tutaj i do FSO. Tą drogę oddamy. Przystanek zbudujemy. Dobrze. Czy tu jest dużo ludzi? O matko, dyskoteka już się wszędzie robi. Na maks. Tutaj trochę mało osób czeka. Na tym dworcu też. No dobra, ale myślę, że bardziej rozsądnie chyba stąd jeździć autobusem. Czy jeden autobusik? Myślę, że powinien wystarczyć. Tam w elektrowni my nie potrzebujemy dużo pracowników, tak? Po prostu 20, ale często musimy ich podmieniać. Więc może byśmy ich dowozili takimi busami? On zabiera mało, ale często. Może byśmy takie żuki kupili... 7, 90... A żeby tak było może urozmaicone. A ten 8. Kupmy sobie takie, o, 4 różne będą jeździły. Będą jeździły tutaj stąd, na ten przystanek. Tylko oni się będą dzielić na te dwie fabryki, ale FSO na razie nie działa, więc może byśmy po prostu skierowali 100% tutaj z przystanku, żeby było. Dobra, podziel się rozkładem, gdzie wy jesteście tutaj. Raz, dwa, trzy. I dobra. I start. Start. Start, żuczek. I start. Dobra, tak byśmy to zrobili. Ten przystanek przypiszemy w całości do elektrowni. A jak uruchomimy FSO, to po prostu będą tu jeździły większe autobusy i też na pewno więcej trochę domów wtedy dorobimy, rozbudujemy tą okolicę. No dobra. To mamy to załatwione. Ok, podepnijmy sobie do tego w takim razie już prunt.
Żeby podpiąć prąd, to musimy tak, sobie tutaj damy rozdzielnie. Jakoś raczej tak. Do tego prąd. Ola, co tu się... Czemu to się tak dzieje dziwnie? Dobra, tak się udało. Tak się udało. A tu musi pójść tak. Zbudujmy to już. Tylko mi nie stać. Wszystko stoi, bo prądu nie ma. No dobra. Stąd byśmy musieli wyjść sobie tak. No i tutaj damy radę tak. Za ruble. Spowolnijmy trochę czas, bo to tutaj to nie działa na naszą korzyść. To też za ruble. I weźmiemy sobie pożyczkę. Ja to cały czas mam, ale możemy... Oj, co? Jak ja źle kliknąłem jakoś? Kwota. 2 miliony. A, wtedy wzięli się milion. Dobra, weźmy 2. Weźmy 2. Okej, to się pobudowało, to się pobudowało. Dobra, to teraz jeszcze tylko musimy coś z tym węglem wymyśleć. Tu już w ogóle stanęło. O matko. Pauza. Bo to coś się niedobrego dzieje, że to tak całkiem stoi. Jest węgiel, nie ma ludzi. Tutaj, dobra, ściągnijmy trochę tutaj osób. Tu jest pełno, to na przykład stąd. Przenieść do 10 mieszkańców do wybranego budynku. Tutaj. I ja mam teraz nadzieję, że oni sobie stąd wyjdą i pójdą grzecznie do elektrowni, do pracy. Tak, żeby ruszyła maszyna. Jeden pracownik jest, to troszkę za mało. Was to jest 32, no to bierzcie się do roboty. Z łaski swojej. Okej. No to tak, suma summarum, wyszło oczywiście milion innych rzeczy, ale tam mamy zrobione to połączenie. Zajęliśmy się innymi pierdołami, oczywiście po drodze nam się wysiadł prąd, więc zajęliśmy się kolejnymi rzeczami, żeby naprawić sytuację. I w takim razie na dzisiaj to będzie wszystko. A dokończymy i petrochemię. Ja tam dam radę kliknąć? Tu już mamy coś? Nie mamy, bo pewnie kwestia prądu i ten pociąg też tu gdzieś właśnie stoi. On się w ogóle nie rozładował. Bo tutaj nie podłączyłem prądu. Dobra. Mamy co robić w następnych odcinkach. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.